Jak sprawić, by Janusz Nosacz, cebularz, pożałował tego, że jest Januszem Nosaczem, cebularzem? To bardzo proste. Zamawiasz w wypożyczalni samochód. Ma być z automatyczną skrzynią biegów, średniej klasy. Przychodzisz na miejsce, dowiadujesz się, że nie ma tego samochodu i masz dwie opcje. Dostajesz lekki zwrot pieniędzy, dostajesz mniejsze auto lub za tę samą cenę dostajesz auto większe. W tej samej cenie? Większe? No to mnie dawaj! I później wyjeżdżasz na zatłoczone drogi w godzinach szczytu w Londynie, gdzie jest ruch lewostronny i nie ogarniasz, furą, która ma 16 metrów długości i po prostu na każdym zakręcie zastanawiasz się, czy zaraz kogoś nie przytrzesz. Ale na szczęście masz pełne ubezpieczenie, dzięki czemu, jak to powiedział facet oddając mi samochód, możesz przyjechać nawet na jednym kole. Fura jest naprawdę gigantyczna i powiem wam, że jak się jedzie już na autostradzie, no to spoko, bo to jest taki mega czołg. Na nierównościach, na wszystkich wzniesieniach, policjantach też jest spoko. Zresztą o tym samochodziku, no nie jest to kanał o samochodach, ale w ogóle o sporcie nie mówisz. Słuchajcie, jak wrzucam codziennie, to czasami jest bardziej vlogowo niż sportowo, to wtedy sobie wyłączcie, jak wam nie odpowiada, bo jest dużo osób, które chcą to oglądać. Tym bardziej, że dużo się ostatnio działo i jest o czym opowiadać. I na przykład dzisiaj trochę piłkarsko, trochę życiowo będzie z faktu, że będę spał na stadionie i to nie jest żart. Jak tylko zobaczyłem, że jest taki hotel, to od razu stwierdziłem, że kurde, nie ma w ogóle bata, nie? Wyobraźcie sobie, że jest to stadion na czwartym poziomie rozgrywkowym. To mi się w pale nie mieści, jaki stadion może być na czwartym poziomie rozgrywkowym w Anglii. League 2. MK Dons, dość nowy twór, powstały w 2004 roku, po tym jak przeniósł się tutaj do Wimbledon. Drużyna Wimbledonu, później zmieniono właśnie nazwę, były mega kłótnie dotyczące przeszłości klubu, MK Dons w końcu się odciął od tej przeszłości klubu, no ale nieco więcej wam powiem już na miejscu, tymczasem jadę swoim tirolotem, bezpieczne 70 mil na godzinę na autostradzie i powiem wam, nie do ruszenia, ale ta fura jest tak wielka, jak się gdziekolwiek skręca czy zmienia pas, to po prostu czuję się, jakbym łamał jakiegoś tira na parkingu. No, także widzimy się później. To jest właśnie stadion Milton Keynes Dons i zobaczcie, to co jest ciekawe. Na dole mam oczywiście Superstore, gdzie przejdę się jutro, kiedy jeszcze będzie dzień, a w zasadzie kiedy już będzie dzień, bo jest noc. Wejścia, bramki na stadion, a wszystko co macie powyżej, to są pokoje hotelowe. God damn it, naprawdę. Mówię, szukałem po trasie, bo jedziemy jutro na północ na spotkanie biznesowe i szukałem, gdzie by tam się zatrzymać. Nagle patrzę, fajny hotel, niska cena i nagle widzę, że to jest na stadionie. Jak chcecie jakieś informacje na temat klubu, to zapraszam tam, gdzie nieco cieplej. No i tutaj jest cieplej. Nie, cieplej nie jest, ale chciałem wam pokazać, jak wygląda ten stadion jeszcze w nocy. Wejście do hotelu od frontu. Widać te wszystkie rozświetlone korytarze i pokoje hotelowe. My śpimy na najwyższym, czwartym piętrze. I właśnie zaraz tam wejdziemy, żebym wam pokazał. Jutro w ciągu dnia, jeżeli jesteście ciekawi, mogę wam pokazać to za dnia. Tylko dajcie znać w komentarzach. Jutro odcinek nie o 6.30, bo jutro w sobotę do roboty mało kto wstaje. Jutro jest piątek? A jutro, ale nie, oni oglądają to w piątek, więc dla nich jutro jest w sobotę. Więc dla was jutro, czyli w sobotę, odcinek nie będzie o 6.30, tylko tak pewnie koło 8.00. Więc dajcie znać, czy chcecie zobaczyć, jak to wygląda w dzień. I furkę też wam pokażę za dnia, bo jest po prostu czołg. Czołg i hotel na stadionie. Chodźcie do środka. Chcę tylko przypomnieć, to jest czwarty poziom rozgrywkowy w Anglii. I mają właśnie taki stadion, jaki oglądacie. Póki co, z lewej strony widok na miasto. Korytarze, no takie, no widać, że to jest po prostu stadion, bo idziesz długimi korytarzami, wszędzie jakieś obrazy związane z klubem. Idziesz naokoło całego boiska, żeby dojść do swojego pokoju, bo my mamy po drugiej stronie tak naprawdę wejście do hotelu. Plany budowy, mówię, to wszystko jest świeże. To wszystko jest świeżutkie, niedawno wybudowane. Idziesz sobie naokoło, tak jak wam pokazywałem, z lewej strony mamy wejście, znaczy widok na miasto, a z drugiej strony dobrze widzicie, to są trybuny, ekrany Telebimy 4 i widok na boisko. Oczywiście można mieć też pokój z widokiem na boisko.
tamten rządek tych światełek, które widzicie, to są pokoje hotelowe z widokiem na Murawę. My mamy z widokiem na miasto, bo już były wszystkie pozajmowane. Ale jasna, wszyscy się napalili, żeby spać z widokiem na stadion. No ale my mamy fajny widoczek na drugą stronę, w ogóle cały ten kompleks, który jest w okolicy kino, supermarket, restauracje, po prostu ogromny taki ośrodek, gdzie można wyjść, zjeść, pobawić się i spędzić super czas, w dodatku obejrzeć mecz, no i się przespać, nie? Jak nie masz gdzie spać, to kimczysz sobie na stadionie, nie? No to jest hit. To jest po prostu jakiś hit. Czwarta liga rozgrywkowa. Pokoje same w sobie bardzo fajne, przestronne i stadion też. 30 tysięcy pojemności, no to jest nie byle co, trzeba sobie przyznać. I naprawdę podoba mi się coraz bardziej ten klub. Poczytałem troszeczkę na jego temat. Bardzo inwestują, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. Mieli bardzo wielu zawodników w różnych rocznikach powoływanych. Na zewnątrz to, o czym mówiłem, lokale, tam jakieś coś duże, a tam jest, no nie wiem co tam jest, możliwe, że też centrum handlowe, bo byliśmy po drugiej stronie stadionu i tam też było jakieś centrum handlowe, więc po prostu mega centrum rozrywki. No i powiem wam szczerze, że kurde, rewelacja, nie spodziewałem się, nie znałem miejsca i zupełnie przypadkiem natknąłem się. Jutro na pewno poczytam więcej na temat tego klubu, dzisiaj nie miałem czasu. A, i tu straszy w ogóle. Także Momo śpi tam w loży prezydenckiej zawsze. W każdym razie jutro sobie poczytam i coś więcej. Jeżeli jesteście chętni, to wam o tym opowiem. Pokażę wam też, bo jest tutaj siłownia. Na pewno rano się wybiorę, bo to też był punkt, na którym mi zależało, bo się dawno nie ruszałem i zastygłem. I jeżeli pytacie o Ligę Europy, czy oglądałem, no nie oglądałem, bo jak widzieliście, byłem w trasie tutaj, moim czołgiem. Ale widziałem, że Dudelange nie dało rady wielkiemu Milanowi. 1-0 niby na papierze nic, ale po statystykach jak popatrzyłem, no to ich mocno pomiażdżyli. A ja relachando, zmontuję wam to. Zaraz coś zjemy z Gosią, która się schowała oczywiście w łazience. I będę rozmyślał nad planami o wiarze. Ja tym jakie filmiki wam przygotować. Jutro pewnie więcej piłkarskiego materiału. Dzisiaj było nieco bardziej specyficznie, bo sami widzicie, że dziwne i ciekawe rzeczy do pokazania. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dzięki za subskrypcję, ocenę i oczywiście jak zawsze dyskutujemy w komentarzach, bo to na tym kanale jest najfajniejsze. A oczywiście jak są jakieś fani MK Downs, to dajcie znać. Jutro idę do sklepu, tam też mogę wam coś nagrać ze stora, może coś się kupi. Dobrego dnia, jutro się widzimy również rano. Pa, pa.